Cześć. Na wstępie poinformuję, że ostatnio na moim kanale był konkurs na tematy na następne filmy. Z 21 tematów wygrał właśnie ten, temat numer 7, czyli epidemia bezpłodności, zaplanowana w 1967 roku depopulacja Polski i Europy. Dziękuję wszystkim za udział. Sprawiło mi to dużo radości, że napisaliście mi, co Was interesuje i że chcecie więcej filmików. Drugim tematem w kolejności jest temat numer 10. Co klawiatura komputerowa może powiedzieć o narodzie, który jej używa? Konkurs ciągle trwa i będzie trwał póki co. Możecie w dalszym ciągu głosować. Jeśli jakiś temat zdobędzie więcej głosów niż temat 10, to pewnie zrobię o nim film. Po tym jak się uda, to będą kolejne filmy z tej listy, albo jakieś inne ciekawe lub pilne tematy. Temat tego odcinka jest bardzo konkretny i film mógłbym zmieścić w 3 minutach. Zaprezentuję to, co się tyczy konkretnie tego tematu, a potem opowiem o tym najważniejszym dla nas wszystkich temacie, czyli spadającej demografii. Demografia jest podstawą każdej rodziny, plemienia, narodu i państwa. Możecie jako naród mieć wszystkie skarby świata i najlepsze ziemie, ale jak nie będziecie mieć demografii, a sąsiedzi tak, to możliwe, że przyszłe pokolenia stracą to. Polacy przetrwali rozbiory i wojny głównie dlatego, że mieli demografię. Obecnie nas ubywa i jest to efekt wojny hybrydowej. Chyba nie muszę wam mówić, jaki będzie koniec Polski, gdy nas zdepopulują całkowicie. Przejdźmy do tematu. W 1967 roku opublikowano raport z Żelaznej Góry. W Biblii Normików, czyli Wikipedii, możemy przeczytać, że raport ten to żart, mistyfikacja. Napisano też, że są ludzie, którzy uważają, że raport jest prawdziwy, a określenie żart jest użyte jako damage control. Dr Stanisław Kreski powiedział, że nie mamy najmniejszych wątpliwości, że dokument został napisany przez masonów. Kto ma rację? Parafrazuję tutaj klasyka. Nieważne, czy jest to prawda czy fałsz. Ważne, że to się realizuje na naszych oczach od 50 lat. O czym jest raport z Żelaznej Góry? Na ekranie macie krótkie streszczenie, a w mega skrócie to o tym, jak podstępem kontrolować społeczeństwo w czasach pokoju. W przyszłości, czyli w naszych czasach, ludzie będą kontrolowani poprzez strach w związku z katastrofą ekologiczną. Jest tam fragment o tym, że wojny, podobnie jak epidemie, kontrolowały liczbę ludzi. W czasach pokoju, gdy rozwój medycyny postępuje naprzód, trzeba kontrolować populację w inny sposób. Zaproponowano dodawanie substancji obniżających płodność do wody i do żywności. Teraz na ekranie jest fragment z raportu, który o tym mówi. A tutaj macie przetłumaczony fragment. I w sumie to tyle, co do tego, jakie plany podjęto w 1967 roku wobec świata, ale nie będę jeszcze kończył tego filmu. Odcinek powinien się zacząć od tego, czym właściwie jest depopulacja. Gdybyśmy się zapytali przeciętnej osoby, czym jest i czy w Polsce ma miejsce depopulacja, byśmy zostali wyśmiani. Na szczęście Wikipedia, czyli Biblia Normików, omawia to zagadnienie. Czytamy na Wikipedii: depopulacja albo spadek populacji, dowolne zmniejszenie liczebności jakiegoś organizmu na wskazanym terenie. Jak pewnie wiecie, populacja Polski stale się zmniejsza. W Polsce mamy 212 miejsce na 222 pod względem dzietności. 20% par jest bezpłodnych, a dodatkowe 5% par nie ma dziecka i możliwe, że też są bezpłodni. W latach 80. bezpłodne było w Polsce 10-14% par. Co się stało, że bezpłodność wzrosła przez te kilka dekad? Oficjalnie nie wiemy. Żaden z rządów zarządzających Polakami tego fenomenu nie wyjaśnił. A co z samymi Polińczykami? Może coś się zmieni w ich świadomości, bo media głównego ścieku też informują o depopulacji Polski. Co lepsze, oni podają nawet już rozwiązanie problemu depopulacji. Rozwiązaniem problemu Polski jest, jak żeby nie inaczej, ściąganie cudzoziemców. Jak możecie zauważyć w artykule, nie ma nic o tym, że dzieci rozwiązują problem kurczącego się narodu. Rządzący Polską są obecnie światowymi liderami w ściąganiu imigrantów, więc agenda z tego artykułu jest realizowana. Płodna granica to ściema dla polińskiego elektoratu. A co jeszcze zrobił kochany rząd chwalony przez naród poliński? U mnie w rodzinie mówią mi PiS, partia, która wreszcie coś zrobiła dla Polski, coś dała Polakom. Co dała? 500+ dała. Czy 500+ rozwiązało problem dzietności Polaków? Tak jak Polska była, tak i jest krajem o prawie najmniejszej dzietności. A dlaczego 500+ nie rozwiązało problemu? Bo od 500+ człowiek nie stanie się znowu płodny. Proste. Dlaczego nikt, z kim rozmawiam, nie zauważył, że żaden z rządów polskich nie próbował wyjaśnić, dlaczego Polacy mają tak mało dzieci? Dlaczego mamy najmniejszą dzietność? Ludzie mają różne teorie. Jeden z widzów mi napisał, że ludzie za późno biorą się za rodzenie dzieci. Prawda, słaba płodność wraz z wiekiem spada jeszcze bardziej. No właśnie, mimochodem doszliśmy do innego czynnika depopulacyjnego, jakim jest psychologiczne wykańczanie nas. Ludzie są zajęci przereklamowaną karierą, chcą się wyszaleć, podróżują, imprezują i tym podobne. Dodatkowo Polacy są straszeni różnymi chorobami, które mogą wystąpić podczas ciąży. Śmieszą mnie i smucą polscy lewacy, którzy decydują się świadomie nie mieć dzieci. Ludzie, wy jako para macie 20% szansy na to, że nie możecie mieć dziecka. Możliwe, że ktoś zdecydował za was i wasze decyzje nie mają nic do tego. Kolejny czynnik to ekonomiczny. Dlaczego ludzie nie chcą dzieci? Czy w ogóle któryś z rządów zapytał się Polaków, dlaczego nie chcą mieć dzieci? Czy 500+ rozwiązuje strach na przykład przed utratą zatrudnienia, kredytem hipotecznym, pogorszeniem standardu życia? To mógłby być temat kolejnego odcinka, dlaczego jeszcze płodni Polacy nie mają dzieci. Są różne ankiety i opracowania to omawiające. Wiele kobiet chce być spełnione zawodowo, mieć karierę. Sorry, ale pracodawca prawdopodobnie ma was gdzieś, a zawodowo spełnione będziecie dopiero, gdy pójdziecie na emeryturę. Do tej pory używałem zwrotu Polacy lub ludzie. Teraz nagle powiedziałem kobiety. Żeby nie było nieporozumienia, obie płcie są winne obecnemu stanu rzeczy, a najbardziej winny jest nierząd. Nierząd nie pomaga, a wręcz utrudnia Polakom posiadanie potomstwa. Działania nierządu przyczyniają się do depopulacji. Z polskimi mężczyznami też jest źle, podobnie jak z mężczyznami w wielu innych krajach.
Niektórzy dali się propagandzie i nie chcą mieć dzieci. Śmieszne jest dla mnie, że spotykam lewaków, którzy namawiają Polaków, żeby nie mieli dzieci. Polska jest jednym z krajów z najmniejszą dzietnością. Nie macie tutaj co robić. Jedźcie gdzie indziej, na przykład do Izraela, gdzie mają dużo dzieci. Weźcie z sobą Martę Lempart, odwiedzi krewnych przy okazji. Mam taką jedną nowoczesną znajomą. Erasmus, regularne podróże za granicę, Tinder, portale randkowe, dyskoteki, niezliczona ilość facetów, przygód, odwiedzonych dużych miast. Myślałem, że do 30 się ustabilizuje, ale karuzela dla niej kręci się dalej. Nowoczesna, silna kobieta, życie jak w serialu, czyż nie? No i ostatnio się dowiedziałem, że bierze antydepresanty. Depresja czy coś, ale tabletkę weźmie i może dalej się kręcić na karuzeli. Media lansują takie życie młodym Polkom, ale nie mówią im, że potem będą musiały brać tabletki. Zbyt duży bagaż doświadczeń i przygód może zacząć w pewnym momencie życia ciążyć zbyt bardzo. Tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że jest psychologiczny czynnik depopulujący, któremu jesteśmy poddawani i ulegają jemu Polacy. A omówienie wszystkich innych przyczyn, dlaczego ludzie nie chcą dzieci, póki jeszcze mogą mieć, powinno mieć oddzielny odcinek. Teorii na to, dlaczego Polacy są najbardziej bezpłodni, jest wiele. Kolejna to chemia w żywności, na przykład popularny glifozat. Niektórzy podejrzewają nawet Czarnobyl. Od roku 1967, gdy opublikowano raport z Żelaznej Góry, minęło dużo czasu i technika poszła mocno do przodu. Możemy zakładać, że wachlarz narzędzi do kontroli populacji został rozszerzony. Pierwszy przykład z brzegu. Rząd USA wiedział i nie miał nic przeciwko temu, że firma Bayer dodawała pewnego świrusa do leku na hemofilię przez kilka dekad. Inny przykład to podobno chemia z pampersu szkodzi na płodność. Inny świeży przykład to zwiększona liczba poronień w wyniku przyjmowania preparatów o nieznanym składzie i nieznanym działaniu na najpopularniejszą chorobę na świecie. Ile było poronień więcej? Może dowiemy się, jeśli podsumują ten rok. Kolejne narzędzia zmieszania populacji to lockdown i niedofinansowana służba zdrowia. Są skuteczne w pozbawianiu życia osoby chore i starsze, jak również i młode, które na przykład uległy wypadkowi. Inne narzędzie to utrudnienie Polakom dostania się na uczelnie medyczne i ukończenie. Wiadomo, jakich mamy głównie lekarzy po tych uczelniach. Z wypranymi mózgami, posłusznymi systemowi i przemysłowi farmaceutycznemu. Z drugiej strony lepszy taki lekarz niż żaden. Ale są wyjątki wśród lekarzy i może przyszłe pokolenia wyjątków nie mogą się dostać na uczelnię. Niektórzy uważają, że w filmach pokazane są plany co do przyszłości. Jednym z takich filmów jest Utopia z 2013 roku. Medialnie sztucznie wywołana rosyjska grupa miała skłonić ludzi do przyjmowania zastrzyku, który w połączeniu z białkiem z genetycznie zmodyfikowanej żywności miał spowodować bezpłodność wśród 95% ludzi. Inny film z 2006 roku to Ludzkie dzieci, tytuł oryginalny Children of Men. Ponura wizja przyszłości, w której ludzie utracili zdolność reprodukcji. Czy już po nas? Myślę, że mamy jeszcze malutką szansę. Ciężko jest nauczyć dzieci i młodzież, żeby rozpoznawały lewackie farmazony i odrzucały. Na to potrzeba wiedzy i doświadczenia. Co możemy zrobić, to dawać im przykład, tak by same chciały mieć kiedyś rodzinę. Kolejna ważna sprawa. Niech młodzi się pytają swojego chłopaka lub dziewczyny, czy chcą mieć dzieci. Jeśli ktoś ma 20 parę lat i jest na definitywne nie, to kopa jej lub mów dupę i do widzenia. Znam takie przypadki, gdzie jedna strona z miłości poświęca swoje marzenia co do rodziny dla zlewaczałego partnera lub partnerki. Więc szczególnie dziewczyny powinny uważać, bo gdy taki koleś zmieni zdanie, mając 40 lat, że chce mieć dziecko, to dla niej będzie już za późno. Kobieta dużo ryzykuje, że facet zostawi ją dla młodszej, która mu urodzi dzieci. Taki 40-letni kogut bez dzieci, który miał czas, żeby dbać o siebie i kasę inwestować w samochody zamiast w dzieci, będzie ciągle atrakcyjny dla jakiejś młodszej, często z problemami psychicznymi, szukającej starszego partnera. Mój brat opowiadał mi o kuzynie swojej żony. Kuzyn z żoną starali się o dziecko i im się nie udawało. Postanowili się wziąć za siebie. Zaczęli żyć zdrowo, zdrowa dieta, sport. Udało im się. Na pewno styl życia ma bardzo duże znaczenie w tym temacie. Z tym, że w całej Europie i USA ludzie jedzą i żyją podobnie, a nawet w USA gorzej, a jednak u nas w Polsce jest najgorzej z płodnością. To by było na tyle. Wyjątkowo długi film jak na mój kanał, ale sami chcieliście. Dzięki za oglądanie i wysłuchanie. Jeśli się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie komentarz, podajcie link do filmu dalej w mediach społecznościowych, które używacie. Pomoże to w rozwoju kanału. Jeśli jesteście nowi na moim kanale i uznacie, że warto mnie subskrybować, za co będę wdzięczny, nie zapomnijcie proszę włączyć również dzwoneczka, by nie przegapić kolejnego wideo. Bez dzwoneczka YouTube nie wyśle powiadomienia o nowym filmie. Zapraszam Was do obejrzenia starszych materiałów, gdyż wiele z nich porusza ważne tematy dla Polski i Polaków oraz niektóre z nich są ponadczasowe. Unikam robienia filmów o skandalach jednego dnia. Dzięki, pozdrawiam Was i cześć.